Siema, witam wszystkich z rana, u mnie z rana, nad wodą, dzisiaj spinning z tego oto mojego pływadła. Katamaran, naprawdę dobre pływadełko, bardzo szerokie, mogę sobie na nim nawet tańczyć. Takie duże i bardzo fajnie, szybko płynie. Coś wam pokażę. Tyle jest nad wodą. Temu szybko płynie, bo płynie tylko dwoma balonami, a nie tak jak pontony, całą powierzchnią. Także mały opór, mniejsza pobór mocy z akumulatora. I mniej silnik się męczy. Także dobra, rozwijam dalszy ciąg. Silnik, akumulator i zabawki, kotwica. I płyniemy na wodę. Zapraszam do subskrypcji i miłego oglądania. Hej! Akumulator jest tak fajny. Seteczka. Normalnie go sobie podnoszę, także mogę sobie w jednej ręce silnik, w drugie aku. A więc gotowy, wszystko przygotowane na katamaranie. Tak więc o, aku, silnik, wiosełka, wszystko gotowe. Trzeba odjechać samochodem, żeby nikomu tutaj w razie nie przeszkadzać i wypływać. Do zobaczenia za chwilę na wodzie. A więc już na wodzie, także tam się parę osób pytało o zestawik, że im się tam podobał, że tak powiem. Plecionka jest to plecionka JMC Adventure, 20 kg wytrzymałości, nie pamiętam ile tam było LBS-ów, także trzeba to sprawdzić na filmie z przygotowań do sezonu spinningowego. Przypon jest to przypon JMC, już wam pokazuję mniej więcej. Co to jest? To jest coś takowego, tylko że ten jest akurat od 9 kilo, a ten jest bodajże 14 i 35 cm długości. Kołowrotek jest to kołowrotek Robinsona Harami FD2510, taka zabaweczka, fajna. No i kijek, no to już standardowo Full Moon. Spin 255, czyli długość 2 m 55 cm, ciężar wyrzutu od 5 do 25 gram. Bardzo fajnie się nadaje pod Twitcha, także Twitch, gumy też daje radę. Dzisiaj na początek oczywiście będziemy Twitchować najpierw. Czekajcie, zaraz zaczyna, co by tutaj potwiczować, tak? Na który kolor znaczy się, bo to może tak trzeba to zacząć. Czekajcie, bo tutaj jest oczywiście kotwic full, Adusta, Jerk Spiker, taki Twitch, 130, ten lżejszy, neutralny, bardzo fajny. Bołowny, a też o, także zapięty zestawik. Płyniemy wpierw tam, pod tamte drzewa. Siedzi pierwszy. Nie wiem jaki.
No, nie jest brzydki. Nie jest brzydki. Już myślę, że coś koło wymiaru. Taka bestyjka. O, pierwsza dzisiaj. Zapięła się na takiego oto woblerka. Dobra. Teraz ciebie tutaj rozstworzyć. Palce ci tam nie włożę. Taki szkrabek. Zaraz go zmierzymy, ile ma centymetrów. Będzie wymiar. Jest pierwsza 50, a dokładnie 53 centymetry. Taki szczupaczek. 53 centymetry. Siedzi kolejny. Ten jest malutki. Ale widzę, że dzisiaj Twitch pomarańczowy robi robotę. Robi robotę dzisiaj Twitch pomarańczowy, także przypuszczam, że zostanę przy nim. Au. Au. Ty, miśku. Nie gryź mnie. O, taki niuń. Pomarańczowy Twitch. Chyba zostanę dzisiaj przy nim, bo widzę, że rzucałem wcześniej chwilę różnymi woblerami, ale dopiero pomarańczowy mi zaczyna przynosić efekty. Bardzo dziwna sytuacja, bo ten Twitch zawsze był najlepszy jesienią, a nie na wiosnę. 4 maja, a tutaj szczupaki na takiego na taką żarówkę. Ale widzę, że trzeba bardzo powoli twitchować i dając mu chwilę, żeby postał sobie w tej swojej neutralnej pozycji. Czyli dwa. Są dwa. Zobaczymy, co się jeszcze zamelduje. Czy będzie może jakiś konkretny wisienka na torcie dzisiaj? Czy będą maluchy? Poczekamy, pożyjemy, zobaczymy.
siedzi. Ale skrót. Kolejny skrót. Ale ważne, że jest, tak? Nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać. Każda rybka powinna cieszyć. Dobrze, że się zapiął, widzę. Nie chudo. O, taki niuniuś. Wobler niewiele mniejszy od niego, a on się połakomił na takiego woblera. Szalony. Co to siedzi? Patrzcie, okoń zaciągnął. Okonek zaciągnął woblera. To jest wariat. To jest wariat. Żeby okoń bił dużo większego woblera od siebie, to już jest szok. Siedzi coś. Co to będzie? Co to za waleczne? Co to będzie? Ale daje czadu. A, to będzie kapociak. To będzie lechol za kapotę. Ha. Niespodzianka. Niespodzianka. O, taki lechol zapiął się za kapotę. No niestety czasem tak bywa przy wędkowaniu. O. Patrzcie, jakie ma dziwne takie narośla, nie wiem co to jest. Taki leszczyk, widać ma wysypkę tarłową, także jest w tarle i właśnie kapie mi tu mlekiem. Dobra, niech zmyka, niech rośnie. Zmykaj, bawić się dalej. Siedzi drugi opad. Co to będzie? Będzie, no już będzie taki w miarę normalniejszy szczupak, widzę. O, fajna bestia. Oj, się właśnie odpiął. A tylko sięgałem po podbierak. Na gumę realistyka. Może być zabawa. No i był szczupak. Niestety przy samym pontonie, to widzieliście, się spiął. Mam nadzieję, że go będzie widać pod wodą. Spróbuję zrobić jakieś tam filtry, żeby było widać w razie W. A szczupaczek wziął na tą oto gumeczkę realistik. Dobrze ją pochlastał, widzę, zobaczcie, już pocięta. No ale farba nie zeszła. To słodzenie. To jest dobre w tych gumach. Jeżeli by ktoś chciał takie gumy i inne realistyki, to będziecie mieli link w opisie. Siedzi. Siedzi. Nieduży, ale siedzi.
jednak Twitch robi robotę. Jest. Trzeba puścić kotwicę. W tym miejscu będę chciał chwilę pobyć. Zaraz, bo tutaj zaraz kija połamie. Ale zaciął. Tutaj. Dobrze, żeby mi tutaj palca teraz w kotwicę nie wsadził. Idealnie otworzyć mu klapcążki i taki rozwierak, bardzo dobra sprawa. Ech, męczyłem się z odhaczeniem, a tutaj można zrobić to chwila moment, taki niunio około 40 cm. O, szczupak? Nie wiem. Dobrze tańczy? No, bo jako kończy bardzo ładnie tańczy. Na takim delikatnym zestawie. Wezmę. Bez przypony jest. Szczupaczek, nieduży. Bez przypony jest. Nieduży szczupaczek. Na takim przyponiku to fajnie. Bez przyponu. No, skłany. Potańczymy. Wygląda, jakby był nie wiem jak duży, nie? Już jest pod kątem. Spryciuch. Nieduży, ale jest. Na takiego gumeczka małego. A za okonkiem się ustawiłeś. No miał być. A mi na gumy nie chcą brać. Miał być okoń, wyszedł. Szczupaczek. Szczupaczek. Zaraz przetnie grzyb. A nie. No nie, spoko. Z boku. Hops, 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 hops. Leka. Potarle. Potarle, no. Tam na to nie są gumy. Drugie tykanie? Już hop, widzisz? Już obciął? Już hop. Jeden strzał i nie. Jest. No to pewnie ten oddech miał. Nie wiem, co to jest. Nie wiem. To jest moja gumaczka, no. Tak, podbierak, po co on jest, żeby ten... Dobra. Dobra już, o. To od razu ciapnął, tylko wpadła guma w pierwszy opad. W tym miejscu praktycznie dziewiątkę. No. Weź rozwieracz. Albo weź wyciągnij gumę. O. Dasz radę jakoś wyciągnąć ją? Przytrzymaj pyska, ja mu wyciągnę, bo ja widzę jak on ma. Tam hak jest. Przytrzymaj ten pyska tutaj. Nie, przytrzymaj pyska tutaj tak o. No pierdziule. Też weź rozwierać, tam jest z tyłu. Tutaj. Weź włóż mu w takim razie. O. Dać?
trzymał i cię ugryzie, kurde. Zostawisz. Mysz miał. O, delikatnie. Rankę. O, taka ciupaka. Szybka piłka. No i koniec na dzisiaj. Zbyszek do mnie dołączył i zaliczył dwa okonki i szczupaczka. No to widzieliście. No one jeszcze wykonują ostatnie rzuty i zmykamy. Zmykamy do domu. Jeszcze czeka nas zapakowanie się, bo jest dużo pakowania się. Do zobaczenia następnym razem. Zapraszam do subskrypcji. Hej!